koniec marca w Teatrze Muzycznym Kapitol odbędzie się jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w życiu kulturalnym Wrocławia. Będzie to 42. przegląd piosenki aktorskiej. Twórcy przeglądu zdradzili nam, co będzie osią tegorocznego przeglądu. W tym roku na 42. przegląd piosenki aktorskiej zgłosiło się około 100 osób. Dwa najważniejsze wydarzenia, koncert finałowy i gala, skupione będą wokół mężczyzn. Nie mamy takiego idiomu, który obowiązuje jakby przy tym festiwalu, natomiast pojawiły się pewnego rodzaju tendencje, czyli pojawił się dość silnie rozbudowany męski wątek w tym roku, znaczy męska twórczość, czy męscy bohaterowie. Przegląd piosenki aktorskiej to szansa dla wielu młodych artystów, jednak najważniejsze jest to, jak ją wykorzystają. Patrząc na takie osobowości, jak na przykład Ralf Kamiński, który, mam wrażenie, został bardzo mocno uskrzydlony przez nagrodę Grand Prix w konkursie aktorskiej interpretacji piosenki kilka lat temu. Sprowokowało go to do stworzenia specjalnie na kolejny festiwal koncertu z piosenkami Kory. No, widzimy, że to, jeśli jest to dobrze, fajnie, kreatywnie wykorzystane przez laureata, może go pchnąć gdzieś tam w wyższe rejony. Przegląd piosenki aktorskiej to ogromne wydarzenie w programie Teatru Kapitol. Ciężko mi jest porównać każdą kolejną edycję przeglądu piosenki aktorskiej do kolejnej premiery, na przykład na dużej scenie. To są nieporównywalne rzeczy, bo się wiążą z zupełnie z innym rodzajem przygotowań. Często zdarza się, że już przed, nie wiem, tak jakby dzisiaj, jeszcze jesteśmy na miesiąc przed 42. edycją festiwalu, a już często prowadzone są rozmowy z artystami, którzy mają wystąpić w przyszłym roku. Gośćmi z zagranicy będzie na przykład John Grant, Amerykanin, który zamieszkał na Islandii, czy Sarah McCoy, Nowoorleanka, która osiadła w Paryżu. To nie są artyści, którzy uprawiają po prostu muzykę popularną dla rozrywki czystej i swobodnej, tylko to są artyści, którzy mają przekaz i którzy potrafią pociągnąć swoją myślą, swoją filozofią do jakiegoś działania, do rozwoju, dają szansę na to, żeby poczuć się lepszymi. 42. przegląd piosenki aktorskiej potrwa od 18 do 27 marca. Sprzedaż biletów rusza 19 lutego. Echo 24, Agata Sibilak.